Podobno bez synchronizacji pionowej ten suwak też się przesuwa, ale bardzo powoli. Jezu. Na lakier nas nie stać inny, więc zostawimy to, zostawimy tak jak jest. Fachowa ręka, rękawica tuninguje. Oh yeah. No nie możemy tego samochodu tak... Co to się stało z tym autem? Aha. Dobra, bo już myślałem, że coś tam się stało z tą maską z tyłu. Bo te nie wiem jak to nazwać, to takie te list, jak to żeberka. No te takie tam rzeczy prześwitują, ale tam po prostu jest mały silnik i on tak z jednej strony jest taki no, jakby większy, z drugiej mniejszy i tyle. No, myślałem, że coś tam nie tak to wygląda, ale jest dobrze. Robimy dalej, bo my musimy hajsy zarabiać. Będzie śmiesznie na pewno. Cyk fuch, nie? Robota była. No ale co, fura inaczej wygląda. Zwarło, żeśmy sobie stuningowali. Superowo, nie wiem czym oni to rzeźbią. Chyba doklejają tam na jakieś te... Podoklejali jakieś tam dodatkowe, wiecie, rzeczy. Musimy zniszczenia nabić teraz. Tutaj skręcamy. O, ja tak Volvem robię. Chcę gdzieś skręcić, cyk! Pomaluj cały na żółty kolor. Dobrze, ale na razie nie mam pieniędzy na to, wiesz? Chcę pozarabiać pieniądze, żeby móc te koła zainstalować lepsze, felgi i tak dalej. Ty, bo ja mam nitro już. I tak, nitro się tu chyba z czasem uzupełnia, nie? Tak coś kojarzę. Siema Pączek! Ale żeśmy stuningowali furę. Leci numer do mojego kolegi Mirka, co ma warsztat. Zrobi ci taki tuning, każe dziewczynie pod remizą oczy wyjdąc. Oh yeah. Dobra, za zabawy z policją nie dostaję żadnego hajsu, więc to trochę taka zabawa na marne, nie? Na czerwony będzie szybszy. Nie, żółty to jest dobry pomysł. O, będzie jakiś pojedynek. Zach, yeah, that's right, we met. Look, now I want to see what you've got. Ooh. 6 p.m. Old Cutler Road by the drive. You and me, baby. You and me, baby. Ale będzie zaraz. Bitwa na autostradzie. You and me, baby. Remember, Zach may be small time, but he still may be our way in. Okej. Okay. Oni biorą te wyścigi na poważnie, tak jakby to było, wiecie, na śmierć i życie, nie? Jakby to była jakaś wojna czy coś. W tych Need for Speedach zawsze tak było. A w rzeczywistości to wszyscy się tam kochają, nie? Jeden z drugim przegra i fajnie. Po prostu przegrał, no i potem rozmawiają o swoich autach. Pokaż mi, co potrafisz. Co to za fura jest w ogóle ta jego? Sroko? Sroko jedzie. Czemu mnie zatrzymało do zera prawie? Tylko uderzyłem w ścianę. Fajna fabuła w tej grze, podobno to jest content. Czy ja wiem? No w sumie może i tak. Też zaczynamy od zera, budujemy sobie reputację, niszczymy wszystkich i trochę się układamy z policjantką, nie? Coś tam takiego jest. Kurde, tamten nie daje za wygraną. Mietek został z tyłu. Ale nie mamy tutaj czegoś takiego, że te postaci są jakoś bardzo nakreślone, że mamy czarną listę, nie? Czy coś? Oh yeah. Ile dostaliśmy kasy? 6000! Ja nie mogę, pół miasta teraz kupię. Teraz mamy jakiś punkt kontrolny. Musimy to jeździć, bo hajsy są potrzebne. Zrobimy kompletny tunik. Tak.
Aha, tu mamy na czas jazdę. 6 punktów kontrolnych do przejechania. Kurde, ten Lotus bez tuningu żadnego jest zajebisty po prostu. Patrzcie, tutaj więcej jak 90 stopni. Jak przyklejony. Całe szczęście, że innego samochodu nie wziąłem. Ja już całą grę nim przejdę chyba. Kupię sobie tylko Bugatti Veyrona, jak tam będę chciał sobie nim trochę pośmigać po mieście, a tak to cały czas będę wygrywał przecież tym Lotusem, przecież on jest najszybszy. Fabuła w tej grze jest kozacka. Dla niej przede wszystkim warto przejść grę. No, mnie na razie nie porwała, będąc szczerze. Docek kierowca jak randomowy ścigan. Film o wyścigach w Lotus Elite. Tak. Zdecydowanie. Mówię wam, że Lotus jest najlepszy. I ściana. Standardowo. Au. Dobra, mamy jeszcze 4 bramki. 3. Pewnie już zwróciliście na to uwagę, że ruch uliczny przejeżdża tutaj przez te ściany, przez te barierki, które są na zakrętach, nie? Normalna sprawa. Dzień jak co dzień w Need for Speedach. O, rozpędziłem się, dobra. Teraz tylko w nic nie uderzyć. Patrzcie w ogóle na budzik, nie? Lotus w ogóle nie traci prędkości na zakrętach. A jeśli już to, nie wiem, 5 km na godzinę? O, teraz musieliśmy zwolnić mocno. O! Ej, nie wiem, czemu mnie śmieszy ta gra. Wiesz, jak długo pograsz sobie w Fordze, albo w ogóle w jakąkolwiek inną grę, gdzie samochody zachowują się jak samochody, i pójdziesz do takiej arcade'ówki, nie? Jak Need for Speed, te starsze zwłaszcza. To jest to takie dziwne. Ale trzeba przyznać, że patrzcie, z którego ta gra jest ta gra? Jest chyba z 8? Czy coś takiego? 2008? 9? Coś takiego? I teraz te gry z taką grafiką są już na telefony normalnie, nie? Fajnie było w Most Wanted, mogliśmy wejść tak bokiem i robiło nam fajne zdjęcie, nie? 2008 rok, tak coś szacowałem właśnie. Dobra, musimy wejść sobie teraz do garażu i mamy samochody do sprzedania. Garaż i tak, sprzedaj, zobaczcie, ale te Need for Speedy stare są spoko. 10 tysięcy za to dostaniemy. Nice. A jak, właśnie, bo tutaj mamy coś takiego, że jak nas złapią 3 razy, tutaj mamy takie, nie wiem, widać to? Widać. Pod statystykami mamy takie 3 krzyżyki, nie? To jak złapią nas 3 razy, zabierają nam samochód ostatni i co, i wtedy koniec gry? Jak to jest? Tuning wizualny, słuchajcie, najpierw lakier zmienimy. Robimy żółtego, tak? Cip. Czekaj, bo tu minus, okej. To dziwnie jest na klawiaturze numerycznej. Żółtego czy pomarańczowego? O! Pięknie! Dobra, metaliczny, co to jest? 1, 2. O, co mi się stało? 1. Cukierkowy. Perłowy, emalia, chrom, matowy, metaliczny. O, czekaj, nie! Moment, kurde. Metaliczny, cukierkowy, perłowy, emalię dajmy, cyk.
różowy. Bez przesady. Naklejki. Edytuj naklejki. Firmowa. Usuń. Cip. Dobra, usunięte. Jakie tu są naklejki? Aby poprawić jakość rozgrywki, naklejki będą się... Tak. Niestety, ale naklejki nie są wyświetlane podczas gry sieciowej. Cholera! Jak my będziemy teraz grać przez neta? Nie wiem. Dzika panda. Wiewiórka dzika. Dziki baran. Dziki jaszczur. Dziki kogut. Dziki krab? Dziki... Kugar. Co to jest? Dziki koń. Dziki gepard, żółw. Pantera. Dajmy sobie panterę. Ta naklejka jest zablokowana. A dobra, nie ma. Wszystkie mam zablokowane. Wszystkie dzikie naklejki mam zablokowane. Co? Muszę dawać jakieś prymitywne naklejki. Czekaj, 0 i 9. Aha. Flagi dostępne są. A czemu te fajne naklejki są zablokowane? Kurde. Czy można je przemieszczać? Chyba można, nie? Bo w tym Need for Speedzie już się da. Mam pomysł. No. O, skaluj. Właśnie. O. Przesuń. Lustrzane odbicie możemy wyłączyć. No. Dobry jestem ogólnie w naklejaniu samochodów. W Wordzie się trochę spędziło czasu na tym. Tak. Czekaj. A, wszystko jasne. Nie wiem, gdzie jest środek tej naklejki. Ten problem. No, fajnie, fajnie. Teraz to mamy. I teraz kolor wybieramy. Plus i minus. Biały. Brakuje dzikiego dzika. Oh yeah. Nie, bo chciałem skomponować flagę angielską. Musimy chyba niebieski wybrać. Tak? O kurde. Dobra, przesuniemy trochę. Mam nadzieję, że będzie dobrze z tamtej strony. O! Musimy kolor zmienić. I będzie dobrze. Dobra. Teraz wybieramy... Dodaj nową. O, tu mamy na maskę coś. Gdzie to jest? A, tu. Można się bawić tym, no. Powiem wam, że naprawdę. Bardzo ciekawe. No, będzie pasować do tej fury. Cyk. O. Teraz kolor. No, taką śminkę mu tu nakładam, nie? Czarny samochód i biała naklejka.
Oh yeah. Czekaj, co można przesuwać? Nie mogę się zdecydować. Dobra. Tamto mi się nie podoba. Musimy wymienić ten wzór. A jakby go usunąć? O, zostawić tylko tą naklejkę. Trochę kolor tam dostosować. Pyk. Czarny. No, nie tak źle, nie? I tak nie będę widział tego przodu, więc jest dobrze. O, właśnie, zobaczymy, czy jest flaga Polski. Dobrze. Dodajmy tą. Zobaczmy, czy jest flaga Polski. Flagi. Jest polska flaga. Jesus. Ale się teraz wszyscy podniecili, co? Polska flaga. Chodź na tył. Dobra. Działa? O! Teraz obróć. Musimy równo, nie? Ale super. Przesuwamy. Trochę przesadziłem. Zmniejszamy. Skaluj. Cyk. No bo właśnie ta flaga się tu dziwnie nakłada, nie? O! Ty! A! Patrzcie, my nie możemy zrobić tak, żeby ta flaga była ten. Ona. Nie możemy jej chyba rozszerzać za bardzo. A tam nie możemy. Pyk. No i fajnie. I musimy dać jeszcze flagę brytyjską jako taką ikonę pojednania z nimi. Australia, Grecja. Grecji już prawie nie ma, nie? Szwecja, Włochy, Wielka Brytania. O, kupujemy. Bo wiecie, Lotus jest z Wielkiej Brytanii. Haluj. Proporcje muszą być zachowane, widzę. Dajmy tu gdzieś z tyłu. Wielka Brytania jest mała, to niech sobie tam na dole gdzieś będzie, nie? O, fajnie. Dobra, pyk. I części zamienne. Tutaj chyba mieliśmy parę rzeczy do zmienia. A, koła mieliśmy wymienić. No zacznijmy od felg, nie? Wszystkie koła. Weźmy sobie, te na samym końcu były najlepsze, nie? Zawsze. O, tu już są droższe to. O, za 7000 kupujemy, bo najdroższe to najlepsze są. Nie no, o! Koncept jakiś. O, bo je można tu rzeźbić. Patrz. To nie to, co w nowych Need for Speedach, nie? Cyk. Cyk. E? Dobra, przednie koła. Tylne dajmy tak. No i gitarka. Nikt mi nie zabroni takich kół mieć, nie? Dobra, ale ja myślałem, że będzie można je poszerzyć czy coś. Spoiler. Zablokowane mam niektóre, kurde, co za Żydy. Nie, nie mogę tak mówić, to Facebook. Dobra, do góry. O kurde, to będzie duży spoiler. Ja pierdzielę. Dawaj takiego wielkiego damy. No to i tak nie ma wpływu na jazdę, nie? Ty czekaj, on się chyba...
Jakie skrzydło, ty. Bierzemy. Zajebiście. A można kolor wymienić? Dobra, zostawiamy tak. Wydech. Dajmy ten, pyk. 2000 to kosztuje, daj spokój. Ile my już hajsu na to wydaliśmy? Maska. To chyba nie można było nic zmieniać, nie? No dobra. Kupiliśmy, cyk. Zajebisty jest. Ech. Nie, ja wiecie co będę robił na zmianę. Jeden samochód zrobimy kiczowaty. A drugi samochód zrobimy taki, no naprawdę będzie wyglądał ładnie, nie? Elis jest paskudny z natury, więc... adekwatnie, nie? Lotniskowiec na dupie normalnie. Felgi biały mat? Czekaj, bo można tu malować felgi? Chyba tak. O, można! A, faktycznie! Czekaj, to musimy tutaj... Co? Nie można malować części z włókna węglowego i aluminium. Od kiedy? Tylny zderzak możemy oddzielnie? Nie, coś to cofnij to. Dobra, jeszcze raz. Mi się podoba taki jaki jest. Karoseria na masce. Przedni zderzak, przednie koła, zobacz. Dajmy... O! To jest czarny? A, bo to chrom jest, czekaj. Typ jeden, matowe. To jest czarny? Chrom. Dobra, dajmy ten. Ja pierniczę, jaki ciemny kolor. Ale dziwne, to aluminium tego nie pomalujesz. No tak. Ej, daj spokój. Dobra, tylne koła. O. Czekaj. Zapisujemy zmiany. Chyba zapisałem, nie? Naklejki, części zamienne. Dobra, no to mamy już. I osiągi na sam koniec. Szybkie ulepszanie, moc. O, uliczne bierzemy i fajnie. Cyk, i prowadzenie moglibyśmy sobie ulepszyć, ale chyba nie potrzeba. Mamy wszystko niby zainstalowane na prowadzenie. Okej, no nie będę się przyczepiał do tego, nie? Pakiety ulepszenia, to co to jest? Aha, dobra, to już wiemy. I tuning, to chyba już też zrobiliśmy. Aha, możemy tu zrobić z tym nitrem jeszcze, nie? Że wydłużymy sobie chyba siłę, czy czas działania. Na razie zobaczymy, jak siła będzie działać. Cyk. No i chyba mamy gotowe, nie? Mamy ogromne skrzydło. Z tyłu. Jest. Piernicze. Ogromny. Jedziemy. Polska flaga na dupie. To jest tuning, nie? Nie to, co Ford. Teraz im pokażemy. Porobił tego Lotusa. Oh yeah. Teraz nie mają szans. Supra, zobacz, co się z Suprą stało. Nie, ale powiem wam, że rzeźbienie jest tutaj bardzo fajne, tylko chyba akurat bardziej rozbudowane to było w karbonie, nie? Że mogliśmy sobie rzeźbić te błotniki, zderzaki i tak dalej. Tutaj jest to tylko tak trochę liźnięte, nie? Tam było więcej opcji, zdaje się. Nawet felgi mogliśmy sobie rzeźbić. Znaczy tutaj też to jest w sumie. Ta felga, co ja zainstalowałem, była do rzeźbienia, nie? I patrzcie, wtedy mieliśmy 240, jak podskakuje, 244 km na godzinę prędkości maksymalnej. A teraz 47, 50, 60, będzie 300?
66. 67 było. Będzie 8, będzie 70? Myślałem, że nie wyrobię, serio. Tutaj jak puszczasz gaz, to on wchodzi w jakiś taki tryb super przyczepności. Na offroad gnoja. Nie, no wiecie co? Wcześniej sobie odpaliłem naprawdę tę wersję originową tego undercovera i było strasznie, naprawdę było strasznie. Gra się mega przecinała. Wersja steamowa jest znacznie poprawiona. Nie wiem, co w niej zmienili, co jest innego. No ale musiałem dzisiaj grę kupić dwa razy. Najpierw kupiłem ją na Originie za chyba 39 zł, a potem kupiłem ją na Steamie za 35, nie? Także już na samym starcie mi irytowała. No ale zdecydowanie na plus, mimo wszystko ten sposób prowadzenia samochodu jest nawet całkiem fajny, przyjemny. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Kurde, Lotus wymiata! Teraz będziemy jeździć same wyścigi. Got something for you, man. Jak go przerobiłeś. Dziękuję. Myślę, że jest śliczny. Tuning. Coś nowego nam się chyba pojawiło. Dopiero co tuningowałem furę, ja nie wiem. Zaraz to sprawdzimy. Co nam się tak długo wczytuje? O Boże, nie. Meganka. Jadę. Jedź do dziupli, dobra. Ukradliśmy Megankę ze sklepu. Cześć, ja tam chyba na skrót trzeba. Co to za fura policyjna? Ej, tam był, to był Challenger, czy to był Charger ten policyjny, bo tak nie skumałem. Dobra, chodźcie tutaj, chłopaki. Wygląda jak Challenger, nie? Ej, wow! Dobra, zawracamy, jedziemy do dziupli. Patrzcie, jaki pomalowany w ogóle. Patrzcie, jakie zniszczenia ta gra ma. Kurde, maskę możemy otworzyć. Moja dziupla? Yeah! Dobra, zdobyłeś samochód, dostarczyłeś go na miejsce. Gotówka 10 tysięcy. Proszę bardzo. I wracamy do mojego Lotusa. Megankę ukradł, postarał się bardziej. Oh yeah. Nie no, jest okej. Znowu bawimy się z policją. Tutaj też mamy dużo zabawy z policją. Między autobusami, zobacz. 12 tysięcy mam tego do zniszczenia. Potem są GTR-y? Bardzo dobrze. Dobra, chodźmy tu. Wiecie co, mi się podoba trochę to, że mamy tak mało samochodów do dyspozycji, bo wiesz, masz jedną furę, i ją poznajesz sobie na maksa i masz jakąś fabułę i wiesz, zżywasz się z tym samochodem. W Fordzie masz 500 samochodów do dyspozycji i z żadnym nie jesteś tak naprawdę zżyty. Nie możesz go sobie stunigować tak jak chcesz, pomalować tak jak chcesz. A tutaj jednak w tych Need for Speedach masz jedną furę czy tam dwie. I to jest fajne moim zdaniem. W nowym Need for Speedzie wszyscy już tam, znaczy gracze, w paybacku mówię, nie? Gracze chcieli, żeby
wprowadzić ten garaż dodatkowy, gdzie mogliśmy sobie dodatkowe tam 20 furek schować, czy coś takiego było, nie? I ja z tego w ogóle nie korzystałem. Jeździłem sobie jedną czy dwiema furkami, jakąś tam ulubioną miałem i tyle. Nie potrzebowałem zdobywać wszystkich. Takie są właśnie Need for Speed, żeby jakby każdy miał umiejętną taką swoją furkę ulubioną, nie? Że masz postęp w grze i na przykład po jakimś czasie, jak w Most Wanted, pojawia ci się Mercedes SLR do dyspozycji, możesz go sobie kupić, ale wiesz, jak go stunigujesz, jak go sobie zrobisz, to zależy od ciebie, nie? Czy go będziesz chciał masterować, czy jednak zostaniesz przy lotusie, też wiesz, wszystko zależy od tego, jak będziesz chciał sobie grać, nie?